Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a dzisiaj gramy w grę pod tytułem Slapshot Rebound. Grę, w której będziemy się wcierali w rolę hokeisty i będziemy się starali być dobrym hokeistą przy okazji. Grę, w której jednak troszkę inaczej niż w jakichś grach w pokroju NHL i tak dalej, mamy pełną fizykę tak naprawdę tego naszego krążka, więc trzeba dbać o to, żeby mieć go przy swojej, ja nawet nie wiem jak to nazwać, przy swoim kijaszku i strzelać odpowiednio bramki. Jestem bardzo ciekawy, jak kwestia tej fizyki jest tutaj rozwiązana, więc sobie to sprawdźmy, moi drodzy, a wy subskrybujcie kanał, jeśli tylko wam się takie rzeczy podobają. Mamy tutaj trenera Badiego, który ma nas nauczyć podstaw, jeżeli chodzi o slapshot. No dobra, zacznijmy od skustomizowania naszej tożsamości, naszego wyglądu, żeby fani wiedzieli, komu kibicować. Koszulka z numerem rzecz jasna 16, jesteśmy praworęczni. Nie ma co tutaj ukrywać. Bum! Bum, w ten sposób, ale to jest dziwne. Okej, okay. puf, dobra. To wszystko rozumiemy. Jak będziemy się poruszać, możemy się po prostu w OSD poruszać i strzelać, puf, to jest trochę. To wcale nie jest takie łatwe, jak się wydaje. Ale jest okej, okay. Mamy. Na razie to w mniej więcej, obracanie się jest trudne. Niełatwo się, o, się nie chcę obracać, się trochę boję, się trochę cykam. To będzie skomplikowane, dobra. Jesteśmy na lodzie, wiadomo. Skajtujemy na WSD, musimy dotrzeć tam. Dobra, mamy kamerkę, możemy sobie w każdej chwili obrócić, więc okej. Wydałoby się teraz obrócić w kierunku, a zaraz. Gdzie jest? Tam jest kolejny ten, dobra. My się nie, to jest skomplikowane. Dobra, ja chcę, okej, w ten sposób. Powinien teraz trzeba się obrócić właśnie. Pojedziemy sobie teraz tam. Wszystko się udało załatwić. Zajęło to tylko 20,42 sekundy. No, nie powiedział nam, że nas tajmował, co? To bardzo niemiłe z jego strony. Mogło mi pójść lepiej, gdybym, wiecie, wiedział, że jestem tajmowany. Break by holding space, okej, okay, czyli na spacji pyk i się zatrzymujemy, dobra. Rotowanie naszym stickiem. Spoko, na myszce po prostu lewo, prawo. Jest to jasne, dobra, pyk. Jesteśmy w stanie to zrobić. Czy już się troszkę może źle czujesz? Mamy wskaźnik tego, jak ci się zawroty w głowie pojawiają. Czyli jak się tak będę cały czas ruszał, to co? Bzium i już tak się za bardzo nie mogę. Musimy się zregenerować. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. On się uzupełnia wraz z czasem. Ale lepiej nie udawać, że się jest helikopterem. No dobra. Rotate stick. W porządeczku. Jeżeli będziemy rotować bzium w ten sposób, to będzie się on cały czas nam... O, pyk. Rozumiem. Czyli... Musimy uważać na to, jak rotujemy jednak, dobra. Zatrzymajmy się. Nie ma co przesadzać ze spinowaniem, wszystko jasne. Kluczem, żeby oszukać i być lepszym od swoich przeciwników, jest szybkie dostosowywanie naszego kija w dobrej pozycji i chronienie naszego drążka, nie drążka, tylko, Boże, krążka. Lewy przycisk myszki podnosi... Aha! Okej, okay. O matko, to będzie niesamowite. Gdzie jest w ogóle krążek? Znaczy będzie pyk. Aha, trzeba pyk. Opuścić, kurde. Czyli pyk. No dobra, mamy też zdolność biegania. No to jest na shifcie, okej. Okay. Ale daszowanie zużywa staminę, ten zielony pasek na dole. W porządku. Każdy dasz pochłania 50% naszej staminy. Okej. Okay. Dasz to nie jest przyspieszonko. Dasz służy bardziej do tego, żeby zmieniać szybko kierunek. Okej. Okay. Normalnie zajęłoby to chwilę. Ale z daszem mogę zrobić pyk. Szybką zmianę. Dobra. No to teraz co? Trzeba by walnąć tym kijem w ten. Kups! Prawie się udało. Dobra, to nie będzie łatwe. O Jesus, ten kij się wydaje... Ale pięknie mi to poszło. Od razu gola strzeliłem. Nie w tą stronę. Dobra. Pyk! Nie do końca tamto miało lecieć. Jezu, ta gra będzie strasznie trudna. Już to czuję. Ja nie wiem, czy nie lepiej na padzie jednak w nią grać. Dobra, pięknie. Teraz co? Teraz tutaj jesteśmy. O. Dobra, tyłem. A, ale to byłby piękne, jakbym tak... Puf! Ej, udało się. No dobra. Pyk. Skomplikowana sprawa. Jeśli daszujemy w trakcie strzelania, to będzie jeszcze lepszy? Jeszcze szybszy? Okej. Okay. Right click. Aaa, czyli mogę zrobić... Puf, nie tak. Nie tak, nie do końca tak. Zresetujmy. Puf.
A wtedy ponoć się może podnieść w powietrze. Puf. I faktycznie się podniósł, okej. Trzeba strzelić pierwszą bramkę, ale ja już strzeliłem pierwszą bramkę, ziomki, więc jakby... O-o. Nie. Fuck. Zaraz. Próbujmy to napadzie. Czy jestem w stanie bezproblemowo przejść napada w tym momencie, czy będzie z tym problem jakiś? Nie, okej. Okay. Pyk. O, Jesus. Na pewno jestem w stanie szybciej strzelać. To od razu mogę powiedzieć. Ale czy to jest łatwiejsze? Ciężko mi powiedzieć. Teraz cofniemy się tutaj. Pyk. Nie, bo to nie jest takie do końca proste. Zaraz. O. A zaraz, czy tak naprawdę... Aha, w ten sposób to musimy... Jakbym chciał, musiałbym zrobić tak i potem na przykład pyk. Tu się obrócić. O, teraz piłka się mi... Znaczy piłka. Krążek się mi gdzieś tutaj cofnie. Dobra, możemy sobie teraz wziąć. Nie, to jest chyba... To jest tak samo trudne, szczerze mówiąc. Dobra. To chyba jednak tak potrafię łatwiej to zrobić. A pojedziemy sobie z krążkiem. Uff. Jestem w stanie tak zrobić. Te brawa i oklaski są zdecydowanie zbyt... To jest za duże. Ja się boję pierwszego meczu jakiegoś sensownego, jak pan do takich właśnie ziomków jak ja się tu pojawi i nikt nie będzie... Jeszcze chwilę dostaniemy w praktyce. Nikt nie będzie umiał nic zrobić. Dobra, pyk. Ej, zaraz. Ja bym chciał ten złapać. O. Dobra. Nie. Zasadujmy to jeszcze raz. Pyk. Nie. I puf. Piękna bramka. Dobra, wyjdźmy z trybu praktyki. Dostańmy się do quick playu. Już od razu jesteśmy w quick playu. Chociaż zaraz, wejdźmy też w ogóle do menu głównego, zobaczmy jak ono wygląda. Get Slapping, to mnie interesuje. Quick Play, jest 572 graczy w tym momencie. Mamy sklepiki oczywiście tutaj również, możemy sobie kupić różne rzeczy, ale mamy zero kaski. Więc na nic nas nie stać, niestety. Okej, okay, mamy rankingi, rzecz jasna, jest tu jakiś ziomek, jest Cloud9, proszę bardzo. Czy to jest faktyczne Cloud9, nie wiadomo, a to chyba gracz jest, a nie zespół. A może to są zespoły? Ciężko powiedzieć. Raczej nie. Chociaż pewnie zespoły są. Dobra, mamy sezon pierwszy. Więc oczywiście mamy sezon pass, no bo przecież jakby mogło być inaczej. Dobra, tak czy siak. Zróbmy sobie ten quick play. Boję się jak to pójdzie. O, okej, to jest... No tak, właśnie, dosyć tutaj trudno jest jednak grać w tę grę na początku, więc może z botami zagramy najpierw. Oh shit, to było szybkie. To było bardzo szybkie. No oni tam już napierdzielają w tym momencie. Dobra. Pyk! Nie pozwalam na jakieś takie zabawy. Proszę mi oddać krążek. Ja tutaj was przepchnę. Dobra. Ziomek. Słuchaj, podejmij. Będzie wszystko okej. Okay. Na razie moi towarzysze nie są specjalnie wybitni. Ale to ja nic nie mówię, nie? Patrzcie na to! Puf! Prawie oddałem... W sumie to oddałem strzał, tylko mi... przeszkodzili. Dobra, tutaj pyk. Obracam się, jak powalony. Pyk. Dobra, tutaj się... Przytrzymam to jak prawdziwy hokeista. Dobra, gdzie wszystko się dzieje? To jest mój kolega. Ja się tutaj obrócę. O! Próbują nas wy... Pole! Jesus, podnieśli krążek! Oni są profesjonalistami. Te boty są zdecydowanie zbyt potężne. Tylko jestem ciekawy, czy my jesteśmy... Nie, no myślę, że to są wszystko to są boty. Nie ma ani jednego ziomeczka w tej grze. O, nie! Nie, okej. Okay. Nie, ja tutaj bronię. Świetnie. Ah, fuck! Dobra. Szybko. Trzeba to wybronić. Machanie kijem nie jest najłatwiejszą rzeczą, jak się okazuje. Dobra. Nie. Okej. Okay. Pyk. Zaraz go tutaj... O mój Boże! Jaki strzał przypadkowo wyszedł. Prawie strzeliłem... Czy to są bramki? Czy to się nazywa bramką? Nie wiem. Prawie zdobyłem punkt. Tak powinienem powiedzieć. Okej. Okay. Pyk. Świetnie. A teraz jakby tak... walnąć jakoś... Nie, raczej nie. O, shit. O, dobra. Spokojnie, towarzyszu. Rzuć mi krążek tutaj, dasz radę. Dobra, wybroniliśmy to jakoś. Jakoś to wybroniliśmy. O. Nie no, dobra, na szczęście boty są tak samo. Jesus, ten koleś prawie nam samobuja. Może bez przesady, samobuja to... Nie, dlaczego mi to podałeś, koleś? Czy ty nie wiesz, że ja w to grać nie umiem? Nie będziemy oglądać powtórki, chrzanić powtórkę jest. A czy ja jestem w stanie to... Nie, no to jest po prostu jedyny sposób, to jest właśnie w ten sposób grać. Może trzeba uważać, niezbyt mocne ruchy trzeba oddawać tym kijem tak naprawdę. O, na przykład tutaj. O, w ten sposób. Nie! Dobra, nie było bramki, więc tyle dobrze. Obróćmy się trochę na bok. Dobra, słuchaj, koleś, musimy w tamtą stronę bić. W tamtą stronę.
Fuck! Ja jestem... Ja, I swear to God, jestem po dobrej stronie. Okej, okay, udało się. No, od razu wychodzi to lepiej. Patrzcie, jak tutaj gramy. Teraz punkt zdobędziemy, tylko on musi jakoś podać, ten koleś. To jest duży problem. No, dajesz, dajesz. O, szczerze mówiąc, to był totalny strzał w bramkę. Jakby jakoś to... Nie, koleś, nie! Dobra, 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 obróćmy się. Przynajmniej zaczynamy powoli umieć strzelać, to już jest co... O, tu jest szansa, ja to po prostu... Fuck, chciałem to wepchnąć sobą, tak naprawdę. Zrobimy tak. I teraz zróbmy jakoś w tę stronę, o. Dobra. O, to był taki fantazyjny ten strzał wyszedł. Dobra, obróćmy się znowu w tę. No nie, on strzelił z tego. Moi teammate'ci są jeszcze gorsi niż ja. To niewiarygodne. Ale prawdziwe. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Jakby nie ma tego złego. To by się nie dało. O, nie w tą stronę. Nie do końca w tą stronę. Próbujemy tutaj pomóc w obronie. To się oczywiście może równie dobrze bardzo źle skończyć. Dobra, ziomek, podaj, jestem na pozycji. Ej, to było całkiem nie najgorsze. Tylko co z tego? No, przeblokujemy to. O, pięknie. Teraz się obrócimy znowu tyłem, bo ja z jakiegoś powodu jestem lepszym graczem, kiedy jestem tyłem obrócony do przeciwników. Tutaj trzeba by... Fuck! Brońcie, chłopaki! Brońcie pozycję, trzeba to wszystko jakoś... Dobra, obrócimy się znowu w tę stronę. Obracanie się jest najtrudniejszą częścią. O! Jezus, było blisko. Masz. 60 sekund nam zostało, chłopaki, na bramkę honorową. Musimy być w stanie to zrobić, no. Dobra. Pięknie. Elite Dogo próbuje tutaj. Ja tutaj próbowałem się w to jakoś wmieszać. Dobra. Blue, słuchaj. Nadzieja w tobie. Oni tam próbują podnosić ten kij, robić jakieś triki, nie wiadomo co. Ja się na razie skupiam na tym, żeby w ogóle tą piłkę mieć trafić. O, blokowałem. Obroniłem teraz naszą bramkę przed strzałem. Nie. Dobra, udało się znowu zablokować. Fuck. Dobra, jako defensywny zawodnik na razie się nie jestem najgorszy. Tak myślę. Fuck. Dobra, udało się mi go przepchnąć. O, o, czy to może być? Nie, ty cholerniku jeden. To miała być moja pierwsza profesjonalna bramka hokejowa. Ale oni mi ją zabrali. I Turgulu strzelił. Przepraszam bardzo, przeciwnik ma lepsze boty. To się nie liczy w tym momencie. To jest po prostu nie fair, co tu się wydarzyło. Gramy, nie ma czasu, trzeba oddać strzał. Przegraliśmy na boty, moi drodzy, nawet na boty. A wiadomo, że jak się przegrało na boty, to co należy zrobić? Wrócić do menu i zagrać na ludzi. Nie no, gramy online. Zobaczymy, czy znajdziemy kogoś w ciągu, nie wiem, minuty, dwóch. Komuś spieprzymy mecz. To nie ma co ukrywać. Ja tutaj w międzyczasie mogę popatrzeć na inne rzeczy. Identity. No tak, mamy koszulkę taką, wiadomo. Tytuły, nie mamy żadnych tytułów. Statystyki to jest jeden mecz z botami przegrany. A właśnie, ale wygląd. Możemy sobie jakieś... Możemy mieć brodę, możemy mieć różne takie rzeczy. Aha, bo na razie jakby nie mamy jeszcze tych rzeczy, nie? Dopiero trzeba będzie je podlokowywać. Jesteśmy takim prostym ziomeczkiem. A czy możemy chociaż kolor zmienić? Możemy mieć białe włosy, możemy być blondynkiem, tak jakbyśmy chcieli. Nie mamy żadnego tego. Nie mamy żadnych... Żadnej brody, niczego w tym stylu. Możemy cokolwiek innego zmienić tutaj jeszcze. Kolor drążka, no niestety. Zostawiam taki, jaki widzicie. Zmiana zespołu. Aha, bo w ten sposób to wygląda. Dobra, no to mamy blond włosy. Zmieniliśmy przynajmniej... Zmieniliśmy to, prawda? Zmieniliśmy, okej. Okay. Gra nam się jeszcze nie zaczęła. Custom Games, coś ciekawego się dzieje, bo dużo ludzi widzę gra customy, tak? 3.12, 6.12. W ogóle jakieś Kangoku, nie wiadomo co. Sevilla! Proszę bardzo, deficyt, ktoś bardzo chciał założyć szybko pokój i grać po prostu. Angel, no dobra, jeśli nie uda nam się zagrać za chwilę, to przejdziemy na boty jeszcze raz. O, connecting! No, moi drodzy, czas się popisać. Nie ma innego... O, Jesus, my już jesteśmy w grze od razu. Nie, dobra, jest 0-0, okej. Dobra. Puf, od razu, z pełnej. Jakbym teraz strzelił bramkę od razu, to już bym mógł nie grać dalej, bo zrobiłem swoje, nie?
Jeden koleś w ogóle nie gra. Ale dobra, oni chyba też są tak trochę nieogarnięci jak ja. Ten próbował podnieść piłkę w ogóle. Patrzcie, jaki profesjonalista się znalazł. Puf! Prawie się udało. Okej, tamten wybija tą piłkę dosyć szybko. Może powinien opuścić kamerę. Też chce być profesjonalistą przecież. Dobra, pyk. Wybijamy. Ej, ziomek, jesteś z mojego zespołu, co to odpierniczasz? Przeszkadzasz mi w biciu MVP tego meczu. Dobra, tutaj czekam, aż oni podadzą do przodu. Może kiedyś to zrobią. Nie, tamten koleś się po prostu bawi. Dobra, o. Wypchniemy tego kolesia, świetnie. Dingler próbował podnieść piłkę. Piłkę, krążek do cholery, to nie jest piłka. Ale mu to nie wyszło. Dobra, kopnij do przodu. Nie wytrzymasz tej presji. O, puf! Ale dobry, strzał był dobry, dobrze było. Wyglądało, jakbym miał pomysł na siebie. Może nawet sprawiam wrażenie na gracza, który jest lepszy niż jest naprawdę. Kto wie. Dobra, leci krążek. Pięknie leciał w kierunku bramki. No tam był bramkarz jednak niestety. O, ja to pięknie przejąłem. Znaczy, bez przesady z tym pięknie, ale przejąłem. Tam podam. A może ktoś będzie? Był tam ktoś najwyraźniej. Ale nic z tego faktu nie wyniknęło. O kurde, gdybym tylko umiał to jakoś zrobić. Muszę przytrzymać tego kolesia. Dobra. Świetnie. O, tuż obok bramki. Dobra. Pięknie. Puf! Bobek, weź spierniczaj. Nie jesteś w stanie pokonać takiego hokeisty, jakim ja jestem. Dobra, krążek rzucony do przodu poleciał. Oni wszystko podnoszą, chłopaki. Nie bawią się ani przez chwilę. Dobra, udało mi się to ugrać znowu. Dobra, teraz jakoś tak trzeba to jeszcze fajnie może wybić, żeby... Oni teraz nie wytrzymają tego nerwowo, patrzcie. Nie wytrzymają tego nerwowo. Puf. Jak ja tutaj pięknie ich angażuję w tą rozgrywkę. Także oni nie są w stanie nic zrobić. A moi teammate'ci sobie po prostu siedzą i chillują, tak? Na lodzie. Teammate'ci chillują na lodzie, to jest nowy serial. Nowa zabawa na Polsacie. Dobra, krążek poleciał tam do przodu. Jesteśmy bandą paralityków, ale coś tutaj próbujemy robić. Jest! Pierwsza bramka dla naszego zespołu. Moi drodzy, wszystko dzięki mnie, umówmy się. Ja może nie strzelam bramek, ale ja pracuję jak nikt inny. Pracuję nad tym, żeby tutaj zdobywać punkty. Podaj mi, koleś, ja to strzelę. Ja powoję, że nam rozumieć to wszystko. Nie do końca, ale oni tego nie muszą wiedzieć, fuck! Gdzie jest krążek? Obróćmy się. Dobra. Świetnie, obrócimy się w ten sposób. Jakieś tutaj obroty robimy. Dizziness na 100% się włącza już na pewno. Bo tutaj bronię brameczki. Ale koleś oberwał, aż krzyknął z bólu. Dobra, czy oni tam są w stanie ten krążek... O! Okej. Okay. Trzymamy Bobka. Zrobiłem tutaj, broń Boże, nic nie mógł zrobić. Chyba krążek poleciał tam. Więc sobie strzelamy. Przejął go tamten ziomek. Musisz mocno wybić do przodu. Dokładnie. Tak, nie udało się. Dobra. Mamy krążek w posiadaniu. Jest 1-0 dla nas. Nic nam nie są w stanie zrobić. Zobaczcie, jak on się tam minimapie pięknie cofa do tyłu. Próbuję coś z tą piłką, z krążkiem zrobić. Teraz ja jestem tutaj na prawej stronie, on z lewej atakuje. No niestety, próbuję na pałę się przeżyć. To jest jego błąd, niczym niektórzy piłkarze z polskiej reprezentacji, ale trudno się mówi. Dobra, o Jezus Maria, oberwałem, ale dobrze. Dobrze, oberwałem sensownie, przytrzymałem krążek. O, Jesus, dobra, przyspieszymy troszkę. Dobra. To jestem na pozycji cały czas, żeby uderzyć. Tylko się może obrócę przodem. Właśnie obracanie się jest najbardziej skomplikowaną częścią. Szczerze. Obracanie postaci, jakie to jest problematyczne. Gdyby nie to, to byłbym już na pewno... Puf! Przeszkadzam własnemu teammate'owi, żeby trochę więcej dodać rozrywki. Żeby było ciekawiej. Bo kontrolujemy tę grę w 100%. Ależ pięknie. Dobra, jesteśmy w stanie to jakoś... O, nie. Na pewno nie w ten sposób. Strzelił Bobek! Jak to możliwe? Bobek na 1-1. Wyrównuje. Jak on to zrobił? Ależ on to pięknie między dwoma zmieścił. Bobek mi zaimponował. Nigdy nie sądziłem, że wypowiem takie durne zdanie jak w tym momencie. Ale... Zaraz, gdzie jest piłka? Gdzie jest krążek? Nikt go nie widzi na razie. Dobra. Pyk. Ja po prostu trzymam kolesia. To jest moja rola w tym meczu. O, pięknie. Dobra, obróćmy się. Dobra, odegraj koleś. Wiem, że chcesz to zrobić. O, oni się tam znowu też o piłkę kłócą. Każdy z nich ją chce. Proszę bardzo, nie ma tak, żeby można biegać z krążkiem przez cały czas. Ja jestem po prostu dumny z siebie, jak trafię w krążek. To jest wszystko, co potrzebuję. O, koleś dostał. Chyba koleś też dostał. O, to był strzał trochę kiepski, ale... Ale zaraz oni się tutaj pomylą, zaraz.
Miałem nadzieję przez chwilę. Chyba koleś trzeba coś zrobić. I najlepiej nie samobuja. Piękne! Moja asysta! Wszystko! Ja wypracowałem tę akcję w taki sposób. Patrzcie, jak go przypilnowałem go. Dałem mu strzelić. Mógłbym sam to skończyć w każdej chwili. Ale nie, stwierdziłem, że lepiej, żeby on to zrobił. Dobra. Tylko teraz się wybronić. Mamy kilka sekund rozgrywki. 3. Niedużo. Nie strzelą już. Zwycięstwo, proszę państwa. Pierwszy mecz i od razu tak łatwo to wygraliśmy. Zobaczcie, mam asystę tutaj. 75 punktów dzięki temu zanotowałem. Bobek miał 140, ale co z tego? To są w ogóle unranked? A, bo to są w ogóle mecze rankingowe od razu, wiecie, no bo ja... Tak to wygląda, nie? Zagramy może jeszcze jeden mecz, zobaczymy, czy nam się uda szybko znaleźć. Wróćmy też do menu w tym czasie. Jesteśmy w kolejce. Pierwszy mecz zagrany. Dobra, troszkę ten kijek nam powolutku, zaczynamy go łapać. Meczyk od razu nam się zacznie jeszcze jeden. Więc zobaczmy. Oni tutaj coś próbują robić, ja też potrafię strzelać kijem o ziemię, taki jestem. Dobra, przepraszam od razu z góry wszystkich za to, że gram. Bo niestety to inaczej nie da się powiedzieć. O. Ale Maciek, kurde Maciek jak ominął wszystkich. I strzelił, ale na szczęście w przeciwnika. Dobra, szybko. Maciek bez gaciek jest potężnym przeciwnikiem. Oczywiście, że jak się ma taki nick, to nie może być inaczej. Skuter Alvarez, ale nas tutaj cisną. Ja czuję, że ten mecz będzie tragedią. Dobra, tutaj czekam, bo moi teammate mają krążek. Tylko nie wiem, czy potrafią cokolwiek z tym faktem zrobić. O nie, Maciek, to nie był Maciek bez gaciek. Gdyby to był Maciek bez gaciek, to by było już problematyczne, ale puf. Dobra, oddajemy strzały. Nieważne, że nieskuteczne. Ważne, że jesteśmy po drugiej stronie boiska. To się liczy tutaj. To się liczy bardzo. Okej, koleś biegnie sam. Tamten mnie przytrzymał! Zagrał w moim stylu skubany. Dobra, spocony wójt. Jest spocony, ponieważ tyle trenuje. To nie są proste rzeczy, taki sport. Przytrzymujemy skutera Alvareza, żeby on nawet się nie spróbował zbliżyć. No to powinny być jakieś dodatkowe punkty. Oj, 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 tam się pojedynki toczą przy bandzie. Niebezpiecznie. Oj, Maciek bez gaciek. Na szczęście za wysoko podniósł piłkę, ale i tak był w stanie strzelić. Skurczybyk. A patrzcie, byłem w dobrym miejscu. Przeze mnie musiał piłkę podnieść tak wysoko, no ale reszta mojej drużyny nie była w stanie. Nie no, nie chcę im cisnąć. Dobrze, chłopaki grają. Patrzcie! A nie! Jak mogłem? To była taka zmyłka. 2-0 dla przeciwników. Spocony wójt oczy z naszego zespołu. Było nas tylko we dwóch. Nie mieliśmy innego. Nie było jak tego bronić we dwóch na trzech. To było nie fair. Niestety. Co możemy zrobić? Freiberger. W sumie, jeżeli to są mecze rankingowe, to trochę chamskie, że dorzucili go do teamu, który już przegrywa 2-0. Ale, jak to się mówi, czasem trzeba sobie radzić w każdej sytuacji. Maciek, naprawdę będziesz... Maciek jest beznadziejny. Maciek jest zakałą tego sportu. On po prostu będzie stał za bandą i czekał na zwycięstwo. Ja go kurde... Nie, ja mam go dość. Masz, Maciek. Ja cię tu nie przepuszczę. Jesteś frajerem. Maciek bez gaciek to jest najgorszy zawodnik w tym sporcie. Proszę bardzo. Ja go tutaj trzymam w tym momencie. Szkoda, że nie można się bić. Przecież to jest hokej, powinno dać się. Dobra, mamy krążek. Prawie mamy krążek, powiedziałbym. 3 osoby, Maciek będzie strzelał. Ale ja jestem na posterunku! Jeśli koleś myśli, że może mnie oszukać tyle razy, wszyscy lecą do tego krążka, bo to była chyba jedyna szansa na strzelenie kontaktowej bramki. O, pięknie, koleś próbował zawinąć. Niestety mu to nie wyszło. Czy to ten nowy? To ten nowy! Bum! Oddaję krążek z powrotem. Nie ma co. Stoimy w defensywie mocno, mimo tego, że oczywiście Maciek bez gaciek będzie się wydurniał, po czym strzeli z dystansu, ale jest z lewej i nie trafi. Bardzo dobrze. Imponował mi ten gracz wcześniej, ale niestety jest pozbawiony honoru. W związku z czym, no niestety nie mogę dalej wspierać go. O! Jesus! To było smutne trochę, ale... Dobra, słuchaj. Musimy to wybić. Nie może być tak. Dobra, Maciek bez gaciek znowu jest przy krążku. On jest też trochę przy okazji, powiem wam, totalnie, że cheaterem, na pewno. Chyba się tutaj wcisnę w to. W ten sposób, o. Bzium. Wciśniemy całą tę sytuację, przytrzymamy ich. Nie no, ja tutaj taktycznie całkiem nieźle gram. Problem polega na wszystkim innym. Bum! Nie, to nie było bum! Bum! O mój Boże, to było całkiem niezłe! Szkoda, że nic z tego nie wyszło. Ale było to całkiem niezłe. Wyglądało to nawet jak coś, co mogło się skończyć czymś. Nie jestem pewien czym. Gdyby to czymś się to skończyło. Okej, bramkarz tam stoi. Przez cały czas nie pozwolą
Nam nawet honorowej bramki być może strzelić. Chociaż zobaczymy, jeszcze jest trochę czasu. Jakby tak w dobrym miejscu dostać krążek. Dobra, tutaj trzymam tą pozycję cały czas. Fuck, niestety. Nie, tutaj go nie przepuszczę. Fuck, przeleciał obok mnie, niestety. O, nie do końca tak to miało wyglądać. Dobra, pyk. Wybijemy to w tamtą stronę. Ja sobie tutaj przygotowywuję pozycję po prostu do strzału. To nie do końca miało w ten sposób wyglądać. 60 sekund niestety. No i nasz Nemez jest przy piłce. A właściwie przy krążku. I on będzie stał za bramką, ponieważ jest ciotą. Tak, mówię to na głos. Nie boję się tej opinii. Nie wchodzi on w pojedynki z innymi graczami. Tak technicznie uzdolniony, ale mentalnie osłabiony. Tak bym go nazwał. Dobra, niech ktoś poda do przodu. Ktokolwiek, w jakikolwiek sposób. Musimy to wybić, musimy to prowadzić. Mamy 60 sekund. Dobry strzał. Oj, 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 nie tak to miało wyglądać. Jeszcze próbujemy. Ja tutaj oddam strzał i... Nie ja co prawda, ale cieszę się, uczestniczyłem w to. W tym jest 2-1. Proszę państwa. Na 25 sekund do końca meczu odżywa nadzieja w niebieskich. Tylko czy jesteśmy w stanie cokolwiek z tym zrobić? Trzeba by to zrobić natychmiast praktycznie. Natychmiast. Oj, oj, oj. Dobra. Fryer Burger. Nie chcę mu od fryerów wcisnąć, taki miał nickname. 9 sekund, moi drodzy. Raczej to niemożliwe, to musiałoby być bohaterstwo. Bij do przodu! Bij do przodu! Trochę w to się wbiłem niepotrzebnie. Chciałem ich zaskoczyć, niestety. 2-1, ale 2-1 to nie jest najgorszy wynik. To nie jest najgorszy wynik, moi drodzy. I tak właśnie wygląda w skrócie Slapshot Rebound. Jeśli was zaciekawiła gra, jeśli wam się spodobało to, co się dzieje, zachęcam do spróbowania. Gra jest darmowa na Steamie, więc dlaczego by nie spróbować samemu stać się gwiazdą hokejową i może zagrać nawet lepiej niż ja, kto wie. Moi drodzy, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, subskrybujcie, lajkujcie, a słyszymy się już niedługo w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się ciepło, hej!